Jesteśmy w Bobrze na murze oporowym. Tam dalej nie wolno wchodzić, bo jest niebezpiecznie. Ej, widać tam to! Bardzo wysokie. 15 metrów wysokości ma ten mur. Tak. 500 metrów długości. Więc dosyć wysoki. Tak? Tak. Fajnie tu jest? Tak. Tak, no pięknie, malowniczo. Można tu pospacerować. Tak, jest bardzo przyjemnie. Blisko natury, blisko przyrody. Ale zeskakiwać to nie można. Przeskakiwać? Nie można. Nie można, tak? Tak. W niewielkiej wsi Bobrza, w województwie świętokrzyskim, w 1824 roku rozpoczęto realizację największego założenia wielkopiecowego staropolskiego okręgu przemysłowego. Był to jeden z projektów wielkiego planu Stanisława Staszica uprzemysłowienia Królestwa Polskiego Kongresowego. Jego założenia zakładały powstanie olbrzymiego zakładu wielkopiecowego produkującego ponad 5000 ton żelaza rocznie, czyli tyle, co wszystkie istniejące wówczas huty królestwa. Przewidywano budowę 5 ogromnych pieców, każdy o niespotykanej dotąd wielkości ponad 18 metrów oraz 3 małych do wstępnego prażenia rudy. Nad nimi, na wzniesieniu wzmocnionym murem oporowym, zakładano postawienie budynków huty. Plan został zrealizowany tylko częściowo. Udało się wybudować mur oporowy dla głównego terenu zakładu, halę przygotowującą wsady do pieców, jedną węgielnię w całości i jedną węgielnię częściowo, staw zaporowy, kanał górny i dolny, osiedle mieszkalne oraz fragment tamy. Wszelkie prace zostały przerwane po powodzi w 1828 roku, która zerwała tamę, oraz po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku. Projekt nie został dokończony. W wybudowanych już halach zlokalizowano więc na kilkadziesiąt lat gwoździarnie. Odwiedzając to miejsce, warto zwrócić uwagę na imponujący mur oporowy o długości około 0,5 km i maksymalnej wysokości 15 metrów. Miał on za zadanie zabezpieczać wzniesienie przed obsuwaniem się, a z jego korony miało odbywać się zasypywanie wsadu do wielkich pieców. Malownicze ruiny są miejscem wielu lokalnych imprez, wśród których zdecydowanie wyróżnia się sierpniowe święto pieroga świętokrzyskiego w Bobrze. O tytuł najsmaczniejszego pieroga walczą koła gospodyń wiejskich z całego regionu. Panie z kół na terenie Miedzianej Góry przygotowują zwykle około 28 tysięcy pierogów. Jesteśmy w Bobrzy. Bobrzy. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me?
Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Thank you.
O, zsiadłaś tam sobie na murku. Widzisz, to wygląda jakbyś wchodziła na piramidę. Idziemy teraz. Oj, dosyć stromo tutaj jest. Dasz radę wejść? Może dasz? To chyba będziesz na czworaka musiała chodzić. Tak? No chyba na czworaka. Piękne. O, jak widać chmury tutaj niebieskie. Niebo takie błękitne i chmurki. Ziomkę znalazłeś! Zjedz sobie tę ziomeczkę. Nie dojrzała jeszcze jest. O, weszła Niunia, dała radę. Jest, pokaż! Udało się! Pokaż mięśnie. Obecnie zachowała się w stanie ruiny węgielnia południowa, założona na planie prostokąta. Była to budowla parterowa, podpiwniczona, z dachem dwuspadowym, murowana z łomów lokalnego piaskowca z elementami ceglanymi. Posiadała pierwotnie staranne wykończenie architektoniczne z kątowym dachem. Takiego kamienia sobie weźmiesz, takiego wielkiego, gdzie ty go położysz? Tak, i jeszcze takiego wielkiego, nie dasz rady. Dobra, i dzieciak, idziemy na pizzę, prawda? Tutaj obok jest pizzeria w dworku Bobrza. Idziemy coś zjeść. Dojdzie się tam? A, bo tutaj się schodzi na dół.
zamówiliśmy sobie pizzę i można sobie tu zjeść w takiej altance, pograć piłkarzyki i tu widać te ruiny. Żeby cię nie zwiał ten wiatr! No tak, zjeżdżaj, no. O!